Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 15 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki i Janek Linke z kancelarii Linke Kulicki. Dzisiaj mamy kolejnego gościa, Agnieszka Kranz. Cześć. Cześć. Agnieszka, ty jesteś mentorką startupów, coachem, jesteś osobą, która od wielu lat już, w sumie patrząc na ten rynek startupowy, jesteś związana właśnie z korporacjami, ale pod kątem współpracy ze startupami, jesteś związana z ekosystemem startupowym, ale oddaję tobie mikrofon, ty powiedz coś o sobie własnymi słowami. Tak, wszystko się zgadza, poszerzając to, jestem co-founderem Team Cruncha, to jest program akceleracyjny dla nastolatków, które chciałyby zbudować swój startup. W tym roku fokusujemy się na Webie 3.0 i Metaversie. Od wielu lat mentoruję i startupuję, tutaj coachuję startupy w zakresie współpracy z korporacjami głównie, ale też w zakresie kultury organizacyjnej. No i miałam to duże doświadczenie, które wnoszę właśnie w ten mentoring, wyciągnięcie z korporacji. Byłam Head of Innovation w Polkomtelu i w Rinier Axel Springer, gdzie mogłam ze startupami w ramach różnych akceleracji rozwijać ich produkty i komercjalizować. No to super. To w takim razie zostańmy przy tematyce współpracy korporacji ze startupami. Mi też to szczególnie bliskie, bo ja też ze środowiska korporacyjnego się wywodzę. Powiedz, jak z twojej perspektywy wygląda dzisiaj w polskich warunkach współpraca ze startupami? Czy to w ogóle się udaje co do zasady? Czy są jakieś poważne? Na pewno w ciągu dekady zrobiliśmy bardzo duży postęp i powiedziałabym, że bywa to różnie. To bardzo zależy od korporacji i tego, jak sobie przygotowała kuchnię i background do tej współpracy. Jeżeli korporacja zrozumiała, że musi też zmienić swoją kulturę, procesy i dostosowała się do siebie, wyedukowała odpowiednio pracowników, to jest parę takich korporacji w Polsce, na przykład Bank Paribas, którzy no, bardzo dobrze sobie z tym radzą i uważam, że to jest jeden z lepszych przykładów w Polsce. Potrafią bardzo dużo zrobić walidacji w krótkim okresie czasu. Natomiast no, to wymagało dużego zaangażowania od strony zarządu i osób poniżej, aby faktycznie nauczyć tą organizację współpracować ze startupami. No ale mamy wiele też porażek korporacji, które no właśnie nie wykonały tej pracy u podstaw i rzuciły się na tą współpracę i przy pierwszej, drugiej akceleracji poniosły porażki, które sprawiły, że się sparzyły te korporacje. Tutaj dobrym przykładem jest Orange, który miał swój Orange Fab i po dwóch, trzech edycjach. No niestety ta współpraca wyglądała różnie. Ona była, powiem szczerze, bardziej PR-owo-marketingowa niż taka faktyczna i musieli zrobić przerwę, wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, żeby ten program przebudować, aby wnosił taką wartość i teraz to już wygląda zupełnie inaczej. Ta współpraca na pewno jest też trudna ze względu na to, że startupy popełniają pewne błędy i tak jak korporacja ma właśnie ten, powiedzmy, silnik do robienia zmiany, bo przerobiła jeden, drugi, trzeci case i jest w stanie wyciągnąć wnioski z tych współprac, żeby odpowiednio zbudować ten wewnętrzny ekosystem. Tak startup no, zazwyczaj, który jest młodą organizacją, no, popełnia te błędy i nie tak szybko się potrafi uczyć i to jest dziwne akurat, że tej zwinności tutaj w tym uczeniu się operacyjnym obsługiwania korporacji na samym początku, bo tu mówię bardziej o takich startupach przed MVP, MVP popełniają dużo, też nie ucząc się od innych. Myślę, że to też jest wynikiem tego, że my bardzo transparentnie jako ekosystem nie rozmawiamy o pewnych rzeczach, bo jest to niewygodne. I to po stronie korporacji, gdzie od moich kolegów, peersów w innych organizacjach słyszałam, że nie będziemy o tym mówić, bo no, mamy być startup friendly, albo znowu od startupach, no boimy się, że stracimy deala, a od VC-ków, bo są kompletnie tego nieświadome.
Okej, okay, no to liczę w takim razie na bardzo otwartą rozmowę po tym, co powiedziałaś, ale ja bym chciał zadać Ci jeszcze takie pytanie, może prowokacyjne, czy w ogóle korporacje potrzebują startupów, tak? Bo powiedziałaś, że korporacje może widzą potrzebę zmiany kultury organizacyjnej. Pytanie, czy to jest rzeczywista potrzeba, czy próba dostosowania się do czegoś, co tak naprawdę nie jest potrzebne. Być może korporacje nie muszą być startupowe, a być może jest całkiem odwrotnie. Jak ty na to patrzysz? Ja myślę, że to bardzo zależy od strategii spółki, tak? Jeżeli chce być innowacyjna i zdefiniuje sobie, co dla niej oznacza ta innowacja, że na przykład to jest innowacja procesowa, bo nie musi być produktowa, tak? I postrzega startupy jako dostawcę nowej technologii do tego, żeby optymalizować się wewnętrznie, żeby te procesy były bardziej cyfrowe i tak dalej, to myślę, że ta współpraca ze startupami, taką jak na przykład robi Paribas, jest bardzo słusznym kierunkiem, żeby to, co nie jest core'em, produktem, no szukać tych rozwiązań cyfrowych, które digitalizują spółkę i też kulturę danej organizacji jak najbardziej na zewnątrz. No nie możemy się znać na wszystkim, od tego mamy specjalistów. Jeżeli chodzi o core, to jest do zastanowienia, tak, jak bardzo chcemy się dywersyfikować i poszukujemy w łańcuchu wartości dodatkowych elementów, które może sami nie jesteśmy w stanie zrobić, bo na przykład nie znamy się na webie 3.0 i metaversie i zbudowanie tych kompetencji wewnętrznie szybko będzie trudne. Pamiętajmy, że każda nowa taka fala duża, powiedziałabym, technologicznych rewolucji w organizacji wymaga bardzo dużego change managementu i zrozumienia po stronie ludzi, co to za siebie niesie. Więc myślę, że to każdorazowo trzeba wyważyć, też patrząc na to, czy nie jesteśmy w stanie budować wewnętrznie startupów, tak, i je później spin-offować, bo my jednak mamy ten know-how w środku, który pomoże nam jednak to rozwiązanie zbudować bardziej dostosowujące do siebie, bo no, startupy nie mają być dostawcą, to nie jest software house. Więc nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że to bardzo zależy od strategii i nie płynę tutaj. Po prostu wydaje mi się, że każdy zarząd musi ocenić strategię versus to, co chce osiągnąć, i taktyką operacyjną się zastanowić, jak do tego dojść. No właśnie, myślę, że można tutaj łatwo wpłynąć na bieliznę, tak? Sama powiedziałaś o jednej z największych polskich firm, już nie polskich, firm telekomunikacyjnych i ich programie akceleracyjnym. Była to współpraca taka bardziej PR-owa, no i jeżeli jedynym łącznikiem jest PR, no to generalnie nie wyjdzie, bo jakby długofalowo po prostu się to nie zepnie. Ale chciałbym jeszcze nawiązać właśnie do tego, w tym kontekście, co powiedziałaś, o takie modele współpracy startupów z korporacjami. Może w ogóle to sobie uporządkujmy, jak to może w ogóle wyglądać. Tak? No bo mi przychodzi do głowy jakaś współpraca taka stricte inwestycyjna w ramach CVC, właśnie próba akceleracji jakichś startupów. Opowiedziałaś o spin-offach, czyli to już taka budowa startupów w korporacji przez zespół. Jak z Twojej perspektywy można mierzyć efektywność i co jest najefektywniejsze? Jaka współpraca jest najefektywniejsza? To ja bym powiedziała, że to wszystko też zależy od dojrzałości organizacji w środku, tak? Jeżeli nie umiemy akcelerować młodego, innowacyjnego projektu, to nie zabierajmy się za akcelerację, tylko przyjrzyjmy się danemu podmiotowi i zastanówmy się, czy ewentualnie to nie jest dobry podmiot do współpracy partnershipowej na zasadach już dostawcy technologii, tak? Po prostu. I może się okazać, że dany startup jest na zbyt wczesnym etapie, żeby go tak potraktować. Następnie można się zastanowić, czy jeżeli to jest jakaś taka innowacja produktowa, która pasuje nam do naszej strategii value chain i tak dalej, no czy to lepiej zamiast testowania nie zainwestować w to i na odpowiednim etapie, powiedzmy, włożyć tam nogę i przypatrzeć się, gdzie to będzie za jakiś okres czasu,
czasu, żeby ewentualnie później, właśnie kiedy ten startup już jest na odpowiednim etapie, zrobić z nimi komercjalizację poprzez korporację, tak? I włożenie tego do portfolio produktów korporacji. Więc tu znowu bym powiedziała, to bardzo zależy od tej dojrzałości, tego co chcemy osiągnąć i jaką mamy strategię. Ja zachęcam korporacje, które właśnie nie mają przygotowanego tego backgroundu, żeby porozmawiać z innymi korporacjami, co tym, którym się udało, co musiały zrobić i kiedy weszły na etapy na przykład też inwestycji, bo znowu odwołam się do Pariby. Pariba robiła to dosyć równolegle, ale na przykład Case Authenti, no to jest inwestycja, która długo była poza jakimkolwiek rozpatrzeniem tego wdrażania w środku. Dopiero jak Authenti się wyskalował, ten model się trochę stał stabilniejszy, to rozwiązanie zostało bardziej dostosowane też do bankowości, dopiero wówczas zaczęło to być wdrażane wewnętrznie. Wiem, że u was była Paulina, więc pewnie wam o tym powiedziała. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że coraz bardziej jestem dumny z tego, że było naszym gościem razem z Michałem. Ale to w tym kontekście jeszcze cię pociągnę, bo będziemy rozmawiać o startupach też, tak bardziej z perspektywy startupów. Ale nasuwa mi się jedno pytanie po tym, co powiedziałeś. No tutaj potrzebne jest takie agresywne podejście do ryzyka jakieś. Czy korporacje potrafią ryzykować? Polskie korporacje, czy korporacje działające w Polsce? Obiektywnie patrząc nie, bo nie umiem sobie zdefiniować, jaki jest alternatywny koszt po prostu nierobienia czegoś. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jakby bardzo często to jest jednak w głowach C-level, który swoim przykładem też pokazuje, jak należy postrzegać ryzyko w firmie. I jeżeli mamy na przykład właśnie Przemka Gdańskiego, który wyraźnie swoim takim wejściem w startupy i to jak on o tym mówi, jak o tym myśli, pokazuje organizacji ryzykujmy, to będę mówiła o miękkich rzeczy, ale to wchodzi w kulturę danej organizacji i ludzie też są bardziej skłonni do ryzyka. Jeżeli masz C-level, który jest bardzo taki reserved i on tak na dobrą sprawę ma shareholdera, który rozlicza w cudzysłowie z przysłowiowej złotówki go, to ta skłonność po prostu do ryzyka będzie minimalizowana na poziomie C-level i wtedy to zejdzie w dół na każdy inny obszar. Więc moim zdaniem brakuje tego w Polsce. Zastanawiam się, na ile to też jest taki jakby kulturowy aspekt, gdzie my ogólnie co do zasady trochę się lubimy zabezpieczać. Choć na przykład fintech i bankowość tutaj, jeżeli chodzi o transformację cyfrową, no to jest super globalnym przykładem na skalę światową, jak można to zrobić i faktycznie być tutaj bardzo innowacyjnym. Natomiast nie można zapomnieć o jednej rzeczy. Mieliśmy dużo młodsze legacy, na którym się po prostu dało więcej zrobić, więc czasami to też nie jest skłonność do ryzyka. To jest czasami oszacowanie, jak długo ta zmiana może zachodzić, tak? No, patrzmy na taki jeden przykład właśnie z bankowości. Alior Bank i Ion, tak? I pan Sobieraj. No ja mniemam, że poza niewygodnym tematem Skarbu Państwa, który tam jest, wiedząc o pewnych rzeczach, łącząc sobie kropki, uznał, że ta transformacja cyfrowa Alior Banku będzie zbyt długa, żeby dojść do tego, co chciał postawić w Ionie, znaczy zrealizować przez tą strategię i uznał, że to trzeba może wyjść i postawić to od podstaw, bo sam McKinsey czasami wskazuje w niektórych raportach, że 70% transformacji cyfrowych, które są związane z innowacjami, nie udaje się, nie przez to, że technologia jest niewłaściwa, nie przez to, że project management został źle przepracowany, tylko przez to, że mindset organizacji zmienia się długo. No jeżeli mamy 5000 osób, to prawdopodobnie ten change management to są 3-4 lata. Czy chcemy wtedy na to czekać? Tak? No czasami warto sobie ocenić, jakie są tego koszty alternatywne. No tutaj też trzeba jasno podkreślić, i to padło w twojej wypowiedzi, że też często ten apetyt na ryzyko zarządu czy CEO jest związany z apetytem na ryzyko shareholderów. I te największe korporacje w Polsce jednak są podłączone do pewnych struktur międzynarodowych i niekoniecznie
oni chcą delegować to ryzyko na rynek lokalny w jakiejś Polsce, tylko jeśli inwestują, to pewnie w centrali, nie? Troszkę inaczej pewnie. Jeżeli mówimy o tych polskich, które mają międzynarodowych shareholderów, to jak najbardziej tak. No Polska też jest bardzo często przez nich nie traktowana jako pole do innowacji, tak? I oni wolą powiedzmy akceleracje startupowe, czy też inwestycje robić na przykład w Stanach Zjednoczonych, no bo patrz, mamy Silicon Valley, mamy tam powiedzmy know-how większy niż tutaj, więc traktują bardziej to tak, dobra, niech sobie powiedzmy gdzieś tam w Polsce coś robią, jak przyjdą z czymś bardzo disruptive i coś, co będzie bardzo innowacyjne, to się temu przyjrzymy, ale to nie jest główny rynek, po którym poszukujemy innowacji. To jeżeli chodzi o międzynarodowe rzeczy i to jest trudno przełamać później na poziomie globalnym, żeby ten fokus, budżet był nakierowany na Polskę. No ale patrząc też nawet na polskie korporacje i paru właścicieli z top listy Forbesa, też tam jest różna skłonność do ryzyka, ale też myślę, że często jest tak, że dla niektórych taki startup jest zbyt małym podmiotem. On woli zrobić dużego M&A, który da mu dużo więcej synergii i woli popatrzeć na ten startup, aż podrośnie i przymknąć oko, że już będzie płacił tak na dobrą sprawę więcej za daną, nie wiem, technologię czy biznes, bo to jest dla niego właśnie ten koszt alternatywny tego, że nie będzie ponosiło ryzyka, tak? Coś urośnie, ma stabilną gdzieś tam EBITDA, widać już jasno, jak ten model się może rozwijać, no i trudno, i płacę po prostu premię za to, że nie podjąłem tego ryzyka wcześniej. Od tego też są VC-ki. No dobra, to powiedzmy sobie teraz o podstawowych błędach startupów we współpracy z korporacjami, bo sporo już powiedzieliśmy w sumie o postawie korporacji, pewnie jeszcze to rozwiniemy, ale skupmy się teraz na startupach. Dobra, to ja bym chciała właśnie ze względu na to, że nie rozmawiasz o pewnych błędach startupów, zwrócić uwagę na takie, które ja widziałam i które z jakichś powodów nie omawia się w szerokim gronie. I ponieważ Borys Musielak niedawno też wywołał taką dyskusję i już mówił o takich podstawowych błędach startupów, które popełniają we współpracy z VC-kiem, to ja powiem o takich błędach, które też uważam, że VC-ki powinny wiedzieć, że startupy popełniają, a nie zawsze widzę, że zwracają na to uwagę. Więc pierwsza taka rzecz to jest obiecywanie korporacji za dużo. Wówczas, kiedy jesteś na etapie MVP. I z tym się wiąże bardzo dużo elementów. Od tego, że fake it until you make it ma pewną limitację, która jeżeli zostanie przekroczona, ona może wpływać na poziom zaufania między podmiotami. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo często w tym aspekcie, kiedy startupy szukają jeszcze nowych funkcjonalności, które mogłyby zbudować im taką przewagę konkurencyjną i obiecując im trochę za dużo, to traktują siebie jako dostawcę i potem się dziwią, że korporacja też tak do nich podchodzi, tak? Że to jeszcze dołóżmy to, to jeszcze dołóżmy to. No i to się znowu wiąże trochę z tym, jak founderzy są bardzo silni związani z swoją wizją na produkt. Czy rozumieją tą wizję i gdzie chcą podążać i wtedy, kiedy dostają powiedzmy takie wymogi korporacji, potrafią jej odmówić i powiedzieć, to nie jest nasz kierunek. Zamiast bardzo częstego przytakiwania korporacji mówią, dobra, dołożymy to i tak na dobrą sprawę wtedy to fake it until you make it jest coraz cięższe do zrealizowania, tak? Bo zasoby w startupie są ograniczone, te obietnice nie są oszacowane. Bardzo często startupy na tych spotkaniach pierwszych tworzą wizje niesamowite i jak dopiero przyjdzie co do czego, kiedy układamy sobie roadmapę wdrożenia, to widzimy jak coś, co miało trwać 3-4 miesiące przez to, że startup nie jest gotowy, bo za dużo obiecał, rozciąga się do 9 miesięcy. No i to jest też kolosalny taki błąd, który przekłada się
na ten brak zaufania do startupów, usztywnianie się w umowach przez to korporacji, spisywanie rzeczy, na które obydwie strony się umawiały z bardzo dużą szczegółowością, ale też tą kwestię tego, że startup nie rozumie, że jeżeli obieca za dużo i tego nie dowiezie, to na przykład właściciel biznesowy, taki menadżer innowacji bądź też, nie wiem, dyrektor sprzedaży, ma mniejszą też możliwość później przekonywania organizacji do zrobienia kolejnego projektu startupowego, bo raz już się coś nie udało, a ponieśliśmy bardzo wysoki koszt czasowy i operacyjny danego działania. Więc ja bym powiedziała, obiecuj mniej, zgodnie ze swoją wizją, nie bój się odmawiać korporacji. Jeżeli ona nie potrafi dostrzec tego value, to po pierwsze powinien się zastanowić why, może nie umiesz tego sprzedać, może to nie jest to, a może to nie jest partner dla ciebie. I tu przechodzimy gładko do kolejnego błędu. Mądrego wybierania partnera do współpracy, który macie albo akcelerować, albo być kolejnym polem do walidacji twojego produktu. Uważam, że już tyle lat korporacje współpracują ze startupami, że mądry startup jest w stanie się dowiedzieć, która korporacja jest nieprzygotowana na taką współpracę, która ma właściwe osoby, które pomagają, czyli na przykład menadżerów innowacji i jakie były doświadczenia innych startupów z współpracy z taką korporacją. I oczywiście tutaj mówię bardzo szeroko, nie patrząc na to, że mogą być branże inne itp. itd., ale są pewne rzeczy, które z kultury organizacyjnej, kultury projektowej, operacyjnej powinny przynajmniej dać jakiś asumpt do zastanowienia się, czy to jest właściwy partner dla mnie do szybkiej walidacji. Więc wybieranie tego podmiotu uważam, że powinno być dużo bardziej przemyślane po researchu rynku ówczesnym i na przykład wybranie sobie na przykład takiej Pariby zamiast Millennium Banku, bo Pariba powiedzmy przerobiła nie wiem, 90 case'ów startupowych, tak? To jest trochę jak z wybraniem mądrze funduszu VC. Musisz wiedzieć, która korporacja cię zgniecie swoim behemotem, a która może cię wynieść na właśnie inny poziom. Tu też jest mocno powiązane taki aspekt związany z tym wyborem, że bardzo często te startupy, kiedy właśnie przychodzą z takim podejściem braku konkretnej wizji i traktowania siebie albo nie widzenia tego, że się traktują jak software house, to przychodzą do tej korporacji, którą sobie tam powiedzmy wybrały i straszą inną korporacją, że my idziemy tam do konkurencji albo z nimi rozmawiamy. I jakby próbowanie przyciągnięcia tej korporacji polega na tym, że mówimy, że zaraz konkurencja będzie chciała to wdrożyć. No i to jest takie trochę granie z ogniem, bo ta korpo się może spiąć ze względu na to, że konkurencja o tym myśli, tylko to powoduje, że ta korporacja wcale może nie potrzebować tego produktu, albo nie być na niego gotowa, albo to nie jest jej priorytet i przez to, że usłyszy, że jest konkurencja, to z pozycji powiedzmy ega i innych rzeczy będzie się próbowała ścigać, tak? A nie odpowie sobie na basic pytania, tak? Czy to jest nasz priorytet? Czy jesteśmy na to gotowi? Czy mamy zasoby, żeby w tym obszarze działać? Więc też takie triggerowanie korpo przez posługiwanie się tym powiedzmy sprzedażą takim asumptem, no szczerze to może spowodować ogromny błąd po stronie startupów. Ale też jest tak, że przepraszam, że ci przerwę, ale też jest tak, że podałeś przykład Authenti, no tam ileś korporacji razem zainwestowało. To nie jest tak, że współpraca z jedną korporacją wyklucza współpracę z kilkoma innymi. Tak, jak najbardziej. Tak, i myślę, że tutaj akurat to jest w ogóle taki case przykładowy, jak należałoby czasami podchodzić do inwestowania w technologię, bo
też sam fakt, że tyle banków tam to zainwestowało, to otworzyło pole do komercjalizacji tego produktu, co związało się z tym, że te banki wpłynęły na uzgodnienie, powiedzmy, albo uspójnienie funkcjonalności, które w tym Authenti powinny być rozwijane i stworzenie trochę takiego standardu. No właśnie, a czy to zróbmy mały off-top do tych błędów, bo to chciałem ten temat poruszyć jeszcze na samym początku, jak rozmawialiśmy o korporacjach i powiedziałaś o tym, że korporacje powinny troszkę wymieniać się doświadczeniami. I zacząłem się zastanawiać w trakcie twoich wypowiedzi, jak ta wymiana doświadczeń w korporacjach mogłaby wyglądać, bo w startupach mamy różne eventy, nie wiem, konferencje, spotkania takie networkingowe i tak dalej. Wśród korporacji no, takich oficjalnych wydarzeń nie ma, ale no właśnie może te wspólne takie projekty biznesowe, inwestycje, to jest ta arena, którą trzeba byłoby stworzyć, taką kulturę współpracy pomiędzy korporacjami, aby rozwijać jakiś projekt technologiczny. Trochę się nie zgodzę, bo na konferencjach można podpatrzeć i podpytać i osoby, które tam są, jak to robimy. Jest więcej takich przykładów. Veolia jakiś czas temu współpracowała z Orange i chyba też Paribą nad pewnym produktem, więc widać, że na przykład korporacje, które nie są konkurencyjne w stosunku do siebie, też potrafią współpracować. Na pewno myślę, że to, co ja robiłam, ja się po prostu spotkałam z menadżerami zajmującymi się innowacyjnością w firmie i otwarcie rozmawialiśmy o praktykach. Nie mówiliśmy o rzeczach poufnych, tak, związanych z danym konkretnym biznesem, tylko co ci pomogło osiągnąć operational excellence w twoim obszarze. Jak nauczyłeś swój team pracowania z tą częścią organizacji, która nie potrafi współpracować? Jakie narzędzia, jakie procesy wykształciłeś? Jak sobie poradziłeś z bezpieczeństwem w banku? I teraz nie wszystko jest replikowalne, bo to trzeba dostosować do znowu strategii, kultury i tak dalej, ale ta wymiana taka wiedzy, powiedziałabym, one to one jest bardzo pomocna i do tego zachęcam. Z pewnością właśnie szukanie sobie takich partnerów, którzy nie są konkurencją, a w sumie z tej technologii na różny sposób mogą skorzystać i wzbogacić ten startup o doświadczenie, wymogi, nie wiem, preferencje z paru miejsc, ale też mądre zarządzanie tym. Bo to nie może być tak, że dwie, trzy korporacje, które współpracują ze startupami, znaczy z danym startupem, nie mają uzgodnionej swojej wersji, co chcą osiągnąć. Więc to wymaga dużej współpracy i woli współpracy między tymi korporacjami i ułożenia też odpowiedniej, tutaj powiedziałabym, struktury do takiej współpracy, uzgodnienia też pewnych takich rzeczy, jak się potem podzielimy tym wszystkim, kto jakie da zasoby, tak? Co będzie, jeżeli będziemy chcieli w to wspólnie gdzieś tam zainwestować, bo takie wszystkie rzeczy, które nie zostaną uzgodnione, trochę jak z Founders Agreement, na samym początku mogą być później też negatywnie wpływać na taką współpracę międzykorporacyjną i znowu zniechęcić do kolejnej takiej próby. Okej, to co? To wracamy do błędów może. Tak, to jeszcze zostanę przy tym aspekcie mądrego wybierania korporacji. Bardzo często widziałam coś takiego, że przychodził do mnie startup, opowiadał mi o tej technologii, ale on nie miał case'u ułożonego pod mój biznes. I teraz to ja ode mnie oczekiwał, że ja mu to pokażę. I teraz uważam, że to znowu nie jest smartly podejście do korporacji, bo to jest trochę tak, jak ze sprzedażą, że musisz mi to spersonifikować i to nie oznacza zmienienie skórek na makietach, które mi pokazujesz, że tam będzie logo mojej korporacji. Tylko zastanowienie się, gdzie mi to się przyda i ewentualnie co ja na ten temat myślę. I nie mówię, że postępują tak wszystkie startupy, ale część, zwłaszcza deep techowych startupów, niestety tak ma. Bardzo często to jest tak, że founderzy tam są
inżynierami i są bardzo techowi i oni nie potrafią myśleć biznesowo, jak pomóc mi zbudować business case, żebym ja teraz mogła pójść do zarządu i wytłumaczyć im to, po co my to robimy, tak? A nie opierać się na miękkich rzeczach, które nie są tak bardzo przekonujące. No i jak to wtedy najlepiej zrobić? Znaczy moim zdaniem kluczem powinno być tak, że jeżeli złapiesz już jedną korporację i dobrze jej wymyślisz ten case, to idź po tym kluczu i faktycznie idź do konkurencji albo do podobnych firm, niż tworzysz kolejne case'y, bo ja się z tym spotykałam, tak? Jakby wymyślanie na nowo kolejnego case'u, zamiast, skoro masz jedną czy dwa case'y, to przeskaluj je przez rynek, bo dzięki temu ty będziesz znał 1000 argumentów, jak to sprzedać jeszcze lepiej, będziesz miał więcej daty, będziesz miał udowodnione na 1/3, 1/4 organizacji zrobiony dany case, więc dostaniesz referencję dokładnie pod to, niż szukania kolejnych alternatyw dla danego wdrożenia rozwiązania. I tu bardzo dobrym przykładem jest na przykład Pergami, legal techowy startup, tak? Jakby chłopaki mieli coś takiego, że w pewnym momencie trochę zaczęli płynąć z case'ami i zaczęli wychodzić z obszarów, w którym znaleźli już ten case i okazało się, że to są HR-y i to są umowy najmu i zaczęli poszukiwać kolejnych obszarów. I myślę, że mogli sobie tym spowolnić swój scale na rynku, trochę tracąc też jakieś przewagi względem na przykład Authenti. I teraz widzę u nich zwrotkę, wrócenie do tego koru, bo tak wystarczająco dobrze przerobili ten case, że oni są w stanie sprzedawać i ten zwłaszcza w SaaS-ach to jest bardzo istotne, kiedy ten proces kupowania danego produktu jest wydłużony, żeby skracać go maksymalnie. A to można osiągnąć po prostu przez bardzo dobre opracowanie sobie business case'u i nie rozpraszanie się na kolejne alternatywy. To jest na zupełnie inny etap rozwoju organizacji. Więc tak, tu bym chyba zakończyła nad tym błędem doboru partnera i jego traktowania i jego przyciągania do danej współpracy. Natomiast kolejnym takim kolosalnym błędem startupów, które są na początkowym etapie, jest myślenie o innowacji produktowej, a nie myślenie o efektywności swoich działań i innowacji takiej procesowej. I co mam przez to na myśli? Że bardzo często startup nie przygotowuje się do poniesienia ryzyk i mitygacji tych ryzyk we współpracy z korporacją. Znaczy nie prowadzą tego projektowo, tylko przychodzą trochę do tej korporacji, przekazują tą swoją wizję na daną współpracę, pokazują produkt, edukują, pokazują to demo, rozmawiają i nie przejmują pałeczki w tym, żeby poprowadzić korporację. Czekają, żeby to ona zrobiła. A kiedy widzą na przykład, że korporacja zbyt długo mieli, to oni powinni ułożyć pewien harmonogram wspólnie, to oni powinni sobie zmapować ryzyka po obydwu stronach, to w którym dziale widzicie, że mogą powstać jakieś przystoje, nie wiem, który dział może nas blokować, to jaką macie droga korporacja na to pomysł, bo to jest tak na dobrą sprawę, moim zdaniem ten etap nadal speed datingiem. I to nie jest tak, że przychodzimy sobie do tej korporacji i Jezus Maria, Boże, żeby się nam udało, tylko właśnie kiedy ona sprawi, że my będziemy musieli robić projekt, który wiedzieliśmy, że z inną korporacją na przykład zrobiliśmy w 3 miesiące, to powiedzieć, sorry, to jeżeli u was są takie ryzyka i to jest taki harmonogram, to my tymi zasobami i w miejscu, w którym jesteśmy, tego nie dowieziemy, bo finansowanie nam się, nie wiem, skończy, bo nie wiem, potrzebujemy jednak bardziej elastycznego partnera. My do was wrócimy albo wróćcie do nas wówczas, kiedy wy będziecie. Ale z czego to wynika? To wynika z tego, że startupy czują się takie małe i bezbronne i chcą koniecznie pozyskać korporację jako klienta, żeby to pokazać w swoim portfolio i ewentualnie iść po kolejną rundę finansowania? Myślę, że tak. To też jest takie moim zdaniem zła edukacja ze strony VC, która tam mówi, bylebyś dowódz pierwszy MVP, tak? Nie. Jeżeli to jest nieefektywne, to też patrzcie, co to będzie uczyło team,
on będzie uczył się tego, że można nieefektywnie wdrażać technologię i bardzo w ogóle późno startupy myślą o takim operacyjnej efektywności. Co to dla nich oznacza? Ja z przykrością powiem, że ja w mojej współpracy na etapie przed MVP albo MVP widziałam startup, który przyszedł do mnie z propozycją deadline'ów, z propozycją harmonogramu, z ryzykami. Jakby to ja częściej o to dbałam i miałam w tym interes niż oni, gdzie to oni, mając tak małe zasoby, powinni o tym myśleć bardziej niż ja, nie? Nawet powiedzieć coś takiego, słuchajcie, droga korporacja, to jak w ogóle nie jesteście rozmowy na taką dyskusję, to my wrócimy do was za 2-3 miesiące i może wtedy możemy tą dyskusję poprowadzić, to będzie lepszy moment itp. itd. No ale na to też moim zdaniem wpływa bardzo mocno VC i ich oczekiwania, KPI, które po prostu są stawiane i cały model bitscalingu, który próbujemy wrzucić wszędzie. Nie każdy model się na to nadaje. Nie wszystkie modele są moim zdaniem na VC. Niektóre powinny się bootstrapować, niektóre właśnie powinny pomyśleć o tym, że ja powinienem mieć, że moje finansowanie powinien mi zapewnić 10 klientów, a nie kolejna, nie kolejna runda. Jeszcze jak nałożymy na to, że nie wiem, czasami SaaS-y się sprzedają w 10-9 miesięcy, jeżeli są bardzo takie wymagające głębokiego wdrożenia w korporacji i nie dotykają powierzchownej warstwy i nałożymy na to rundę finansowania, to ten startup w ogóle jest moim zdaniem w bardzo niebezpiecznym miejscu. Tak jakby, no i niemyślenie taką efektywnością, co nam się bardziej też opłaca, i zadbanie, przepraszam, że tak powiem, o swoją dupę w tym wszystkim, bo jesteśmy małym startupikiem, a tutaj jest, nie wiem... To wychodzi twój background prawniczy. O czym tak. Nie powiedzieliśmy na początku. No gdzieś tam powoduje, że ja uważam, że jeżeli ty masz wartość właściwą dla korporacji, to ona też chciała, powinna się starać o współpracę z tobą. I odbierać czasami ten sygnał, że jeżeli to nie jest tak sexy, że ona się pcha na tą współpracę, tylko musisz jej wciskać, to może jest coś nie tak. Nie wiem na którym etapie, nie? Produktu, sprzedaży, ułożonego procesu, don't know, ale to powinien być super feedback dla takiego startupu. Coś nie hula w tym, skoro oni się tak nie palą na tą współpracę, bo miałam takie startupy, gdzie korporacje się ustawiały w kolejkę i tam negocjowały wręcz z nami, w którą transze, powiedzmy, ich wdrożeń jesteśmy w stanie wejść, tak? A były startupy, które tak błagalnie patrzyły nas oczkami Shreka i błagały nas o to, żebyśmy zwrócili na nich uwagę. To czy można wysnuć taki wniosek, że dla startupów jakby poprawianie swojego cash flowu poprzez pozyskiwanie korporacji to nie jest najlepsza metoda. Lepiej mieć mniejszych klientów, a w międzyczasie sobie w tle robić te korporacje i może coś z tego wyjdzie, ale nie stawiać wszystko na jedną kartę. Tak, ja myślę, że właśnie o to jest bardzo, bardzo fajny i fair też point, że jeżeli już powiedzmy nawet docelowo masz produkt, który chcesz sprzedawać głównie dużym enterprise'om, tak, to nie ustawiaj ich 10 sobie w kolejce, tylko weź sobie właśnie mikro, średnie przedsiębiorstwa i tam rób tą skalę, a miej te dwie wymarzone korporacje i wtedy jesteś w stanie to udźwignąć bardziej niż właśnie 10 dużych enterprise'ów, w którym proces zakupowy trwa 12 miesięcy. Czyli dywersyfikacja. Jak najbardziej tak. Jak w małych kancelariach. Tak, coś o tym wiemy, rozmawiając co tydzień na ten temat tutaj wewnętrznie. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie o takich błędach startupów, które rzeczywiście są niestandardowe, bo o tym się nie mówi. To rzeczywiście w rozmowach się nie przewija. To może w takim kontekście jakoś krótko opowiemy sobie o błędach korporacji wobec startupu, bo takie się na pewno pojawiają. Pierwszy błąd, jaki mi przychodzi do głowy, że po prostu wejście we współpracę ze startupem i w rozmowy, podczas gdy tego nie potrzebujemy, nie czujemy, czy cokolwiek. Wiele tych wątków już się nam przewinęło, więc to sobie tak uporządkujmy, nie? Od tego, że właśnie po pierwsze nie odpowiem sobie na pytanie, co ja de facto chcę osiągnąć z tymi startupami.
czy one mają mi zapewnić wszystkie innowacje od procesowych, produktowych, w którym obszarze jestem w stanie się bardziej dostosować albo zacząć tą współpracę, bo bardzo łatwo jest, szczerze powiedziawszy, jakby dobrą strategią jest zacząć w ogóle od innowacji wewnętrznych, to znaczy właśnie wdrożenie jakiejś technologii na wewnętrznych procesach, bo tam najprawdopodobniej odkopiesz masę rzeczy, które spowodują, że jak już będziesz wdrażał tą produktową, to jak sobie to uporządkujesz, to przynajmniej ten proces produktowy będzie szybciej. Tak? Od bezpieczeństwa, rozmawiania z prawnikami o startupach, szalalala, nie? Więc to jest pierwsza rzecz. Nie odpowiadam sobie, po co mi ten startup, w którym obszarze. Kolejna rzecz jest taka, że niezawieszenie tej strategii na C-level. Kolosalny błąd w większości polskich korporacji. Prezesów i C-level, którzy rozumieją, czym jest startup, jak to się tak nie marketingowo, PR-owo, nie, tylko tak dogłębnie, weszli w to, dotknęli tego, sami zainwestowali, jest bardzo mało. I ja uważam, że to też powoduje, że nie rozumieją, jak można to sensownie połączyć z tą swoją większą częścią układanki. A jak coś jest bottom up, to przepraszam bardzo, ale w którymś momencie jest sufit i no ja na przykład często do tego doświadczałam, że nawet jeżeli jest ten jeden C-guy, który to kuma, to jeżeli on w to nie jest zaangażowany i to nie jest wpisane u niego na listę priorytetów, to nie ma opcji, ja mogę po prostu przekopać całą tą organizację i mieć nie wiadomo ile zasobów. Nie wyciągnę tego czasami na pierwsze do wycięcia. Level, bo jest zbyt duży opór starych menadżerów, którzy nie chcą czegoś, bo mają operacyjnie za dużo pracy itp. Itd. Więc musi być to wsparcie. No i kolejna rzecz, którą bym powiedziała, to jest traktowanie startupu jak software house. To jest obopólny błąd, który wynika z wzajemnego traktowania się. Startup się nie postawi, startup nie ma tej wizji, korpo to czuje, więc korpo potraktuje to właśnie jako, dobra, no to oni mogą być dla nas takim software house'em wyspecjalizowanym z know-howem, ale to też jest kwestia braku edukacji organizacji, bo jak pracowałam w Polkomtelu, to doświadczałam tego, że starsi pracownicy, którzy nie mieli do czynienia z startupem, właśnie tak do tego podchodzili. Musieli dopiero zobaczyć na mnie, czy ja jako menadżer, jako peer, który pomagał im konsultingowo poprowadzić projekt, gdzie ja odcinam, mówię, guys, to nie, to tak, to nie, to niech zaparkuje w kolejkę. Więc to też jest taki błąd, żeby zostawiać organizację bez menadżera, bez zespołu, który nie działa jako samodzielna wyspa innowacji, tak? Która ma kreować innowacje, tylko jakby swoim działaniem edukuje i robi ten change management, będąc konsultantem dla obszaru, który działa i będąc ownerem do pewnego też etapu. Więc tak te błędy wymieniła, takie główne na metapoziomie, no bo per branża to też będzie bardzo różnie. To też tak tylko dygresyjnie, bo może jak startup wchodzi bardziej w rolę software house'u, dostawców po prostu usług jakichś tam programistycznych, to może to dla niego jest znak, że po prostu powinien zostać software house'em, może się lepiej w tym czuje. No ale to się tak dzieje, nie? Czasami po prostu te software house'y, znaczy te software house'y, które mamy, no to się zrodziły z startupów, które się po prostu nie udały. No. Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie korporacji versus funderzy. Czy korporacje wchodząc we współpracę, czy na przykład inwestycje, czy oni w jakikolwiek sposób, nazwijmy to nadzwyczajny, weryfikują tych funderów i ich kompetencje przywódcze, te kompetencje miękkie, czy oni te swoje standardy korporacyjne, tej oceny kompetencji menedżerskich przenoszą też na tych funderów, z którymi zaczynają współpracować, czy wchłaniają spółkę, czy wchodzą w partnerską współpracę? Myślę, że częściej niż VC, choćby się wydawało, że to VC powinny bardzo mocno przetrzepać funderów i robią to na bardzo płytkim poziomie z dużymi konsekwencjami. Możemy o tym pogadać, bo to jest naprawdę super temat, który znowu jest nieporuszany, bo jest niewygodny. Natomiast uważam, że korpo częściej to robi, bo ma taką logikę doboru menadżerów i stąd patrzą też, czy nie będzie mismatchu kulturowego, czy będziemy potrafili ze sobą współpracować właśnie na takim poziomie ludzkim. Natomiast to nie jest każde korpo.
Powiedziałabym, że widziałam na rynku polskim parę korporacji, które mówiło, że jest founder friendly i zbadało też bardzo mocno tych swoich partnerów tak w kontekście biznesowej współpracy. Potem to się skończyło odwróceniem zupełnie ustaleń, które tam były, bo i główny powód był taki, że ci menadżerowie nie potrafią dowieść tego, co korporacja sobie, mimo tego, że to są spółki zależne, mimo tego, że czasami tam nie było tak wcale takiej przeważającej większości, no nie dowoziły i odwracały to, no i czasami ci founderzy byli po prostu marginalizowani, ale są korporacje i tu mogę powiedzieć o Rinierze, którzy do No Fluffa i do Jak Dojadę podchodził na takiej zasadzie takiego właśnie prowłaścicielskiego podejścia, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle kulturowy match, to pierwsza rzecz, i takiego bardzo dużej swobody, nie wciągania tych ludzi w organizację, to są bardzo niezależne startupy, więc to zależy, ale tak, ten aspekt nadal twierdzę, że jest bardziej rozważany na poziomie korporacji niż w przypadku funduszy VC, które jak wiemy inwestują głównie w ludzi, ale myślę, że to trzepanie due diligence na poziomie kompetencji przywódczych founderów bardzo szybko się kończy i bardziej jest opisywane na chemii, backgroundzie i doświadczeniu. Właśnie chciałem powiedzieć o chemii, tak? I że to jest główna rzecz, którą się słyszy od VC, tak? Jest chemia, dobra, to już przejdźmy dalej do merytorycznych elementów oceny. Mówiąc językiem korporacji, często patrzą, czy on reprezentuje nasze wartości. Tak, dokładnie, ale to powiedz, czemu to jest niewygodny temat dla VC, bo zaraz będę chciał ci zapytać o takie czerwone światełka, które powinny w founderach czy w zespołach się pojawić, ale czemu dla VC to jest niewygodny temat? Wiesz co, bo founder, który nadaje się na etap MVP, nie zawsze jest founderem na kolejny etap. I one po prostu czasami wiedzą, że powiedzmy wprost, toksyczny founder, który jest strasznie autorytarny, na pierwszym etapie jest bardziej sprawczy. Tak, to jest moja obserwacja. I nie będą tego pierwotnego, ewentualnego sukcesu pierwszej, drugiej rundy, w której będą uczestniczyć, przeliczali na to, czy wówczas, kiedy już będą, powiedzmy, bardzo mocno też rozproszeni, ten ich udział będzie może mniejszy, mimo tego, że będą robić follow-ony itp. itd., będzie tak istotny. Znaczy myślę, że jest dużo bardziej krótkofalowe myślenie, przynajmniej w funduszy VC w Polsce. Ja też myślę o tym, że czasem oni muszą w jakimś okresie wydać pieniądze, więc tak przymykają na to oko. Tak. I to powoduje, że na którymś etapie jest ten problem uderzenia danego lidera, foundera w sufit, bo ja twierdzę, patrząc też na takich founderów, o których piszą w Forbes 30 Under 30, oni się sprawdzali do pewnego momentu i już dalej nie potrafią skalować tej organizacji z takim impetem i tego, co obiecali funduszom. No właśnie dlatego, że nie potrafią zarządzać ludźmi, bo nie są prawdziwymi przywódcami, bo są dosyć autorytarnymi przywódcami, którzy uprawiają bardzo głęboki mikromanagement, nie potrafią delegować, nie potrafią oddać produktu, za bardzo się w niektóre rzeczy wtrącają i no, dochodzi do tego, że ta kultura organizacji, ona coraz bardziej się robi toksyczna i tak bym odpowiedziała na to pytanie. Takim czerwonym światłem właśnie powinien być ten mikromanagement, jak dobrze zrozumiałem, budowanie takiej autorytarnej struktury bez chęci późniejszej zmiany tego, tak? Czy coś jeszcze jest takim red flagiem? Ja myślę, że przed tym, co ty powiedziałeś, to jest w ogóle to, na ile founder ma pokorę, tak? Jakby na ile jego ego jest opanowane przez pokorę.
Ile wiem, ile nie wiem. Standardem jest powielanie rzeczy, na przykład mówienie takie coś, ja to robiłem, ja to sprawdziłem, nie rób tego, tylko możliwe, że na jego etapie to faktycznie się nie sprawdziło, a może się sprawdzić później, tak? Albo przekonanie, że ponieważ ja znam tą spółkę, że ja z nią spędzam 16 godzin dziennie i myślę non-stop, to ja wiem więcej. A właśnie nie, bo ponieważ nie odpoczywasz czasami i nie spojrzysz na to subiektywnie, to możesz tego nie wiedzieć. Więc powiedziałabym, że przed mikromanagementem i przed innymi rzeczami bardzo warto zwrócić uwagę, jak człowiek reaguje na feedback, na krytykę, gdzie to ego jest, czy rozumie, że sam może być niegotowy na kolejne etapy, czy będzie szukał pomocy w tym, żeby przygotować się na ten etap, ale nie znowu merytorycznie, tylko coachingowo, mentoringowo, będzie poszukiwał tej wiedzy, jak on ma być gotowy na kolejny etap. I tutaj pamiętam taki bardzo fajny podcast z Stefanem Batorem, który powiedział, że on dopiero w Booksy zrozumiał swój błąd z poprzednich firm, a mianowicie tego, że za późno był gotowy na kolejny etap organizacji. On jako menadżer, że robił to post factum, jak się dostał na ten level organizacji, a nie pół roku wcześniej, co wymagało zmiany mindsetu też jego headów, nakierowania innych liderów na zupełny tok innego myślenia. I mówił w tym podcaście wprost, że on w Booksy dużo częściej zastanawia się, czy on już jest gotowy na to, żeby powiedzmy wziąć przy cudzysłowie tą kolejną rundę, która spowoduje, że będzie już zarządzał taką ilością ludzi, czy ma skille, kompetencje dane przygotowane. Więc to jest to. A teraz kolejny aspekt, który bym pokazała z tym egiem, no to jest w ogóle podejście do kontroli. Znaczy, ja nie chciałabym powiedzieć, że mikromanagement na samym początku też jest czymś złym. Znaczy, po pierwsze w ogóle mamy bardzo mało zasobów, więc jest więcej tej kontroli. To jest pytanie, czy ktoś umie sobie radzić i co z tym robi, żeby tą kontrolę odpuszczać. Bo jeżeli zaczyna zatrudniać coraz więcej mądrych i inteligentnych ludzi, to przepraszam, ale duera nie wsadzisz w klatkę i powiesz mu to i to i to i to i to będziesz robić. Jeżeli chcesz mieć przedsiębiorcą osobę w startupie, duera, to ty musisz mu dać dużo tej wolności, co oznacza, że ty musisz odpuszczać kontrolę i inaczej po prostu tą osobą zarządzać, szczerze, jak mentor, jak coach. Więc to jest też takie rozumienie tego, że jako founder w którymś momencie od specjalisty, eksperta, menadżera, lidera robisz się takim przywództwą, które bardziej zarządza ludźmi i wizją i kierunkiem niż teraz tym wszystkim, co jest na dole. Jeżeli chcesz mieć smart ludzi, bo jak chcesz sobie zbudować totalitarną firmę, która sobie po prostu na którymś momencie się wyrżnie, no to as you wish, tak? Ten sposób zarządzania też wpływa na retencję tych ludzi, tak? Umówmy się. Oczywiście, że tak. Jest taki startup w Polsce, nie będę wymieniać tutaj nazwy, w którym head of product nie jest obsadzony od 2 lat, dlatego że ten founder tak autorytarnie zarządza tym obszarem, że teraz to już jest gorący stołek. Wszyscy o tym mówią na rynku, bo to też jest ten mały światek itp. itd. I nie da się tam zrekrutować nikogo sensownego, bo po prostu founder tak bardzo się mieszał, że szczerze to on powinien mieć stażystę, juniora, który będzie realizował jego wizję, niż kogoś mądrego, bystrego, kto miał być jego partnerem do rozmawiania o produkcie. Więc tak, to wpływa też na nieobsadzanie tych stanowisk, na to, że nie masz dostępu do najlepszych ludzi na rynku, bo pamiętajmy, że też przechodzimy bardzo dużą zmianę pokoleniową i ta Z-ka, alfa wymaga też zupełnie innego zarządzania niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni przez, nie wiem, Silver Generation, gdzie część tych ludzi, która buduje startupy, wychodziła z takich korporacji, gdzie miała takiego starego szefa, który zarządzał autorytarnie, nie? I to się sprawdzało. Agnieszka, zbliżamy się do końca rozmowy. Mam wrażenie, że poruszyliśmy wiele wątków i takich i twardszych, i miększych. Chciałbym to jakoś podsumować. To może zróbmy tak, że podaj taką jedną swoją radę, po jednej radzie dla startupu i dla korporacji.
to może najpierw dla startupów taka dobra rada. Po prostu szanujcie się w tym speed datingu i nie bójcie się przekazywać odważnie swoją wizję z pełną pokorą do feedbacku, który dostajecie, który może wam wskazać tak na dobrą sprawę, czego dobrze nie robicie. Bądźcie po prostu pewni i odważni w tym. To jest poszukiwanie mądrego partnershipu, który później was nie będzie drenował. A dla korporacji najważniejsze to jest moim zdaniem zrozumienie specyfiki działania startupu, od tego, że to nie jest software house, oni na pewnym etapie nie spełnią wszystkich naszych wymogów, musi być pewna elastyczność, która wiąże się z podjęciem ryzyka, że nie wszystko jest dopięte. I zwróćcie uwagę o tym, jak się rozmawia o tych startupach w organizacji, czy są ewangeliści, którzy edukują innych pracowników niż tylko zespoły innowacyjne czy digitalowe o tych że tworach, jakim są startupy. Agnieszko, bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Też mam wrażenie, że trzeba będzie ją przesłuchać na prędkości 0,75, bo tyle wiedzy zostało szybko podanej, że trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze. Dziękujemy. Ja też bardzo wam serdecznie dziękuję za podjęcie się niełatwego tematu. Bardzo dziękuję. Trzymaj się, do usłyszenia, cześć. Dzięki. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne.